zmartwychwstania, który żyje i króluje na wieki wieków. Według niego oficerowie ci stanowią zdeklarowanych i nierokujących nadziei poprawy wrogów władzy sowieckiej i dlatego należy ich rozstrzelać bez wzywania skazanych, bez przedstawiania zarzutów, bez decyzji o zakończeniu śledztwa i aktu oskarżenia. W dniu 5 marca 1940 roku wydano tajną decyzję numer P13/144, w której zaaprobowano propozycję Berii. Prawie miesiąc później, 3 kwietnia, z obozu w Kozielsku wyruszył pierwszy transport jeńców kierowanych na egzekucję do Katynia. A tam najpierw krępowano z tyłu ręce, a potem podstępnie w tył głowy, na którą narzucono wojskowy płaszcz, z bliskiej odległości kierowano jeden śmiercionośny pocisk. Tych pocisków wystrzelono około 22 tysiące. Tak ginęła elita polskiego narodu, która jakże inaczej wychowana, ukształtowana, mogłaby skutecznie przeszkadzać w budowaniu nowego porządku światowego. Prawdę o tym ludobójstwie próbowano zachować najgłębiej w tajemnicy. Doły z ciałami zamordowanych oficerów zasypano, a potem zasadzono tam las. A jednak strzępy prawdy docierały do nielicznych świadków tych tragicznych wydarzeń. Po odkryciu w 1943 roku przez Niemców masowych grobów w Katyniu pojawiły się oczywiste ślady. Orzełki z mundurów, nieśmiertelniki, medaliki, guziki. A przede wszystkim ciała ofiar z przestrzeloną od tyłu głową. O prawdę o śmierci polskich oficerów upomniał się rząd generała Władysława Sikorskiego w Londynie. Dnia 17 kwietnia 1943 roku zwrócił się do Międzynarodowego Czerwonego Krzyża z prośbą o zbadanie sprawy. To stało się pretekstem najpierw do opublikowania na łamach prawdy, paradoksalnie, artykułu zatytułowanego Polscy wspólnicy Hitlera, a następnie do zerwania przez Związek Sowiecki relacji dyplomatycznych z rządem polskim. Kilka miesięcy później, 4 lipca tegoż roku, generał Sikorski zginął w katastrofie lotniczej w Gibraltarze, a jej okoliczności po dzień dzisiejszy owiane są mgłą tajemnicy. Aby uczcić tam pomordowanych, ale i po raz kolejny upomnieć się o prawdę o Katyniu, nawet samą obecnością, rankiem 10 kwietnia 2010 roku z Okęcia wystartował rządowy samolot z prezydentem Rzeczypospolitej Lechem Kaczyńskim, z najwyższymi dowódcami wszystkich rodzajów sił zbrojnych Wojska Polskiego, wysokimi przedstawicielami Sejmu i Senatu, duchownymi, profesorami, osobami zasłużonymi dla najnowszej, a także dla niezbyt odległej historii naszej ojczyzny. Niestety nie doleciał. Można rzec, że nigdy dotąd w całej swej 1050 lat liczącej historii państwo polskie nie zostało tak boleśnie doświadczone. Od 6 lat też trwają zacięte dyskusje nad przyczynami tej tragedii. Prawda z trudem przebija się przez zasieki kłamstw, które od samego początku były podawane do publicznej wiadomości. Dzisiaj wiemy, że nie było kilku prób podchodzenia do lądowania. Prezydent nie kazał pilotom za wszelką cenę lądować. Generał Andrzej Błasik nie był pijany. Niewytłumaczalne jest zawieszenie działania praw dynamiki Newtona, bo przecież bezpośrednie uderzenie samolotu w ziemię musiałoby skutkować ogromnym lejem
a takiego nie było. Rosjanie wcale nie byli nam przychylni. W Smoleńsku nie przekopano ziemi na metr głębokości, centymetr po centymetrze. Ciała niektórych osób nie zostały właściwie zidentyfikowane. Rząd świadomie jednak oddał śledztwo w obce ręce. Na szczęście o faktach smoleńskich świadczą nie tylko martwe przedmioty. Świadczą przede wszystkim żywi ludzie, nieugięci. Ich głosu nie wolno nam i w sobie zagłuszyć. Dlatego tu jesteśmy. Boże miłosierny, zawierzamy Ci cały Kościół powszechny, papieża, biskupów i kapłanów. Prosimy, by odważnie głosili światu Chrystusa Zmartwychwstałego i otwierali nasze serca na Twoją miłość miłosierną. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Wdzięczni za 1050 lat chrześcijaństwa, prosimy za naszą ojczyznę. Otocz ją, Boże, światłem Twej mądrości. Błogosław rządzących, niech służą pokojowi, sprawiedliwości i prawdzie. Ciebie prosimy. Boże miłosierny, pomnij na tych, którym odmówiono prawa do żołnierskiej śmierci i okrutnie zamordowano w różnych miejscach kaźni. Prosimy za zamordowanych przez NKWD w Katyniu, Charkowie, Miednoje i innych miejscach. Prosimy za zamordowanych w Turze. Zanosimy ich ofiarę przed Twój tron. Okaż im miłosierdzie i przygarnij do swojego królestwa. Ciebie prosimy. Boże, polecamy Ci wszystkich, którzy stracili życie pod Smoleńskiem. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego, prezydenta na uchodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego i pozostałe ofiary tej tragedii. Okaż im miłosierdzie. Ciebie prosimy. Boże, polecamy Ci dzieci i młodzież, aby wychowana w duchu patriotyzmu zdobywała mądrość i dojrzałość potrzebną do podjęcia ważnych zadań w rodzinie, społeczności lokalnej, ojczyźnie i kościele. Ciebie prosimy. Boże, polecamy Ci nas tutaj zgromadzonych, aby wspólna Eucharystia umacniała w nas przeświadczenie, że tylko Jezus ma słowa życia wiecznego. Ciebie prosimy. Poproszę reprezentację Szczelca o apel, króciutki apel pamięci. Potem złożymy kwiaty, pożegnamy sztandary. W ten czas zaprezentujemy, żeby Państwo poznawali sztandary i poczty sztandarowe. Apel ofiar Smoleńska i zamordowanych w Katyniu oraz żołnierzy wyklętych. Wzywamy 96 ofiar katastrofy w Smoleńsku, w tym w szczególności prezydenta Rzeczpospolitej Lecha Kaczyńskiego oraz jego małżonkę Marię. Stańcie do apelu. Niech dobry Bóg wynagrodzi waszą ofiarę, a pamięć o was zachowają potomni. Wzywamy do apelu żołnierzy i członków służb cywilnych Polskiego Państwa Podziemnego. Tych, co podjęli nierówną walkę lub zostali zamordowani przez sowieckiego najeźdźcę, w tym 22 tysiące zamordowanych w Katyniu, Charkowie i Miednoje, a w szczególności majora Władysława Kirszankę. Tych, co zostali zamordowani z racji swego udziału w pierwszej antyniemieckiej konspiracji, a w tym w szczególności Zdzisława Brunowskiego, Zdzisława Łaskawca, Eugeniusza Zymroza, zamordowanych w Turze. Tych, którzy jako młodzi konspiratorzy podjęli wysiłki na rzecz Polski niepodległej. Tych, co po latach więzień i prześladowań zmarli, nie doczekawszy niepodległej Polski. Stańcie do apelu. Niech dobry Bóg wynagrodzi waszą ofiarę, a pamięć o was zachowają potomni. Wzywamy zamordowanych żołnierzy wyklętych, organizatorów i przywódców Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, kontynuatorów idei Polskiego Państwa Podziemnego, a w szczególności majora Ludwika Marszałka Zbroje z Brzezin,
porucznika Karola Chmiela, Groma z Zagorzyc. Stańcie do apelu. Niech dobry Bóg wynagrodzi waszą ofiarę, a pamięć o was zachowają potomni.